Cześć, z tej strony Tomek ze sklepu Armitek. Dziś wytłumaczę, jaki model aktywnych ochronników słuchu z komunikacją marki Sordin powinieneś wybrać i dlaczego. Serdecznie zapraszam. Przed sobą mam ochronniki firmy Sordin, które reprezentują pełną gamę produktową tego producenta w zakresie ochronników z systemem komunikacji. Po aktualizacji oferty dostępny jest tylko jeden model, czyli Supreme Mil CC. Jest to odpowiednik ochronników z serii Pro X. Ochronniki mają wodoodporne mikrofony oraz wodoodporny przedział bateryjny. Mikrofon systemu komunikacji jest zamontowany z lewej strony, aby nie przeszkadzać strzelcom praworęcznym przy składaniu się do strzału. Istnieje możliwość montażu mikrofonu z prawej strony dla strzelców leworęcznych na specjalne zamówienie. Wybór kolorów czasz ochronników daje nam tylko dwie opcje: kolor zielony lub kolor czarny. Na tym etapie wyjaśnię, jak wygląda zestaw ochronników z przyciskiem PTT oraz radiem lub radiami. Przycisk PTT jest łącznikiem między ochronnikami a radiem, czyli mamy dwa połączenia: ochronnik PTT oraz PTT radio. Mamy kilka opcji do wyboru. O szczegółach opowiem za chwilę. Kolejnym etapem konfiguracji jest określenie, czy nasze ochronniki mają współpracować z systemem komunikacji pojedynczym czy podwójnym. Czyli czy będziemy komunikowali się tylko przez jedno radio, czy przez dwa. Determinuje to rodzaj złącza na przewodzie do PTT. Nexus TP120 lub Nexus AP117BR 7-polowy oraz ilość głośników wewnątrz ochronników. Przy łączności podwójnej jedno radio słyszymy w lewym ochronniku, a drugie w prawym. Ostatnim etapem konfiguracji jest wybór pałąka, a w zasadzie rodzaj montażu ochronników. Do wyboru mamy cztery opcje. Dwie podstawowe to rozwiązania znane z ochronników Sordin bez komunikacji, czyli pałąk na główny oraz pałąk na karkowy. Nowością jest pałąk na głowny Slim, który bardziej przylega do głowy, przez co mniej odstaje w newralgicznych miejscach, co ułatwia noszenie go pod hełmem. Kolejną jego zaletą jest możliwość dokupienia adapterów Sordin Arc do montażu na szynach hełmu. Wystarczy odciąć osłonę przewodu na skórzanej osłonie pałąka i zamontować adaptery. Uprzedzając pytania, adaptery współpracują tylko z wersją Slim, nie są kompatybilne z wersjami nagłównymi i nakarkowymi. Ostatnia opcja to ochronniki z zamontowanymi adapterami ARC do montażu na szynach hełmowych. Montaż kompatybilny jest z szynami hełmów MSA i Obscore. Do podłączenia naszych ochronników do radia służy PTT. Do wyboru mamy trzy modele: Nexus PTT U94 do systemu pojedynczego, np. do radiostacji Boafeng czy Motorola, oraz Supreme PTT, wodoodporny w wersji do systemu pojedynczego lub podwójnego. Producent oferuje przyciski PTT do praktycznie każdego radia na rynku. Do przygotowania oferty na PTT jest potrzebna informacja o konkretnym modelu radia, a nie tylko o rodzaju złącza radiostacji. Może się także okazać, że PTT ze złączem Nexus TP120 nie będzie działał w zestawie radioochronnik innego użytkownika, bo złącze TP120 występuje w wielu opcjach: US NATO, UK NATO czy SAVOX. Oferty na ochronniki i przyciski PTT są realizowane indywidualnie dla każdego użytkownika z powodu mnogości opcji. W każdym przypadku służymy pomocą i radą w konfiguracji. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, prosimy zadać je w komentarzu pod filmem, na pewno na nie odpowiemy. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału.